Archeologia. Witam, cześć i czołem. Zapraszam na najnowszy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj polska misja archeologiczna za granicą i jej najciekawsze odkrycia w 2022 roku, które potwierdzają, iż polska szkoła archeologiczna jest szanowana na całym świecie. Polskie badania archeologiczne za granicą zapoczątkował profesor Kazimierz Michałowski jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku i jak widać tradycja trwa do dzisiaj i ma się całkiem dobrze. Zapraszam wszystkich na najnowszy odcinek. Proszę pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Galeria elitarnych rzemieślników odkryta przez polsko-peruwiański zespół archeologów z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się wśród 10 najważniejszych znalezisk archeologicznych w 2022 roku według magazynu Archeology. Stanowisko położone jest na północnym wybrzeżu Peru w pobliżu miejscowości Harmi. Nekropolia funkcjonowała ponad 1300 lat temu i związana jest z kulturą Wari, jednym z najważniejszych imperiów przedinkaskiego Peru. W galerii odnaleziono 7 pochówków rzemieślników, którzy pracowali na dworze władców Wari, 4 osób dorosłych oraz 3 nastolatków. Przy ciałach odnaleziono też setki narzędzi i surowców, które służyły im za życia, m.in. siekierę, noże, piłę oraz materiały do wyplatania koszy. Przy zmarłych złożono też wytwory z drewna, tkaniny oraz fragmenty przedmiotów z przedstawieniami ikonograficznymi na skórze oraz trzcinie. Odkrycia te potwierdzają, że miejsce to nie funkcjonowało tylko jako grobowiec królewski, ale też jako miejsce kultu przodków, ważny ośrodek administracyjny Królestwa Wari i miejsce produkcji elitarnego rękodzieła. Grób ważnego urzędnika, który polscy naukowcy odkryli w egipskiej Sakarze, pochodzi sprzed 4300 lat. Mężczyzna żył w czasach panowania Uzerkare, jednego z pierwszych faraonów VI dynastii. Badacze odnaleźli naziemną część grobu, na której widoczne są zdobione płaskorzeźby. Na fasadzie wykute były hieroglify, które oznaczają, że grobowiec należy do człowieka o imieniu Mechczeci. Naukowcy wywnioskowali, że Mechczeci sprawował funkcję inspektora posiadłości królewskiej i był kapłanem kultu grobowego króla Teti. Archeologowie przypuszczają, że urzędnik miał wgląd do dokumentów jeszcze przed tym, nim zostały oficjalnie ogłoszone. To, co wyróżnia to odkrycie, to jakość reliefów oraz imię dostojnika. Grobowiec odnaleziono we wschodnim brzegu Suchej Fosy. W starożytnym Egipcie był to gigantyczny rów, wykonany na prostokątnym planie, który otaczał kompleks piramidy Dżesera. Dziś po Suchej Fosie nie pozostało wiele dawnej świetności. Jest prawie niewidoczna. Naukowcy z Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej odegrali kluczową rolę w pracach wykopaliskowych prowadzonych w Omanie. Odnalezienie gry planszowej to jeden z wielu sukcesów. Zespół archeologów odnalazł kamienną płytę z wyrzeźbioną kratką i otworami. Przedmiot liczy 4000 lat. Dwuosobowa gra strategiczna przypomina zasadami tryk-traka. Kamienna gra planszowa to tylko jedno z wielu znalezisk archeologów. Odkryto również pozostałości kamiennych wież. Jedna z nich mierzyła ponad 18 metrów wysokości. Szczególnie interesujące są dowody na to, że w okolicy już od 3200 do 1200 lat przed naszą erą wytwarzano miedź. W Dolinie Kumaira nie bez powodu regularnie prowadzone są prace badawcze. Naukowcy trafiają tam na wiele cennych przedmiotów, będących pozostałościami głównego szlaku handlowego, który łączył kilka arabskich miast. Archeologowie z Uniwersytetu Warszawskiego odkopali grobowiec należący do przedstawicieli elity miasta portowego Berenike. To starożytne miasto położone na południu Egiptu. Nekropolia pochodzi sprzed 1500 lat. We wnętrzu znajdowała się skrzynia, w której ułożono 7 szkieletów. Wszystkie miały nietypową, skuloną pozycję. W starożytnym grobie odnaleziono również dużą ilość drogocennych przedmiotów. Wśród nich były m.in. orientalne paciorki z dalekiej Azji oraz wartościowe klejnoty i biżuteria z kości słoniowej.
Tuż obok skrzyni z pochowanymi zwłokami archeologowie znaleźli ślady po dawnych rytuałach pogrzebowych. Uczeni odkryli tam platformę z miskami do składania ofiar i ołtarz z kadzielnicą. Autorzy odkrycia twierdzą, że wnętrze grobowca jest bardzo podobne do tych, które znane są z Górnego Egiptu i Nubii. Co więcej, takie pochówki uchodziły za królewskie. Dotychczas uważano, że po raz pierwszy człowiek udomowił krowę około 7000 lat temu. Bydło miało przybyć do wschodniej Afryki z obszarów dzisiejszej Turcji i Iraku. Wszystko wskazuje na to, że najnowsze odkrycie polskich naukowców może obalić tę tezę. Zespół badaczy z Polskiej Akademii Nauk prowadził ostatnio wykopaliska w rejonie basenu Leki w Dolinie Środkowego Nilu. To obszar, który położony jest w dzisiejszym Sudanie. Bydło pochodzi od wymarłego Tura. W wyniku zmian klimatu i suszy we wschodniej Saharze dochodziło do częstych interakcji pomiędzy ludźmi a Turami. W trakcie najnowszych wykopalisk archeologom udało odnaleźć się zupełnie nowe kości. Ich odkrycie jest dowodem na domestykację lokalną, która wydarzyła się 3000 lat wcześniej w Afryce. Badacze zwracają uwagę na to, że kości miały cechy turopodobne i należały właśnie do udomowionych krów. Wstępna analiza wykazała, że ówcześni ludzie należeli do społeczności wczesnoneolitycznych. Uczeni wskazują, że zajmowali się głównie rolnictwem i łowiectwem. Polowali głównie na dzikie zwierzęta sawanenowe, ale co najważniejsze, nie na bydło. Kuwejsko-polska misja archeologiczna prowadzi badania na prehistorycznym stanowisku Bahra 1 w północnym Kuwejcie. Tam, wśród bardzo licznych zabudowań mieszkalnych, rozciągających się na długości blisko 200 metrów, naukowcy natknęli się na bardzo nietypową budowlę, w której życie kwitło pod koniec 6 tysiąclecia przed naszą erą. Jest to prostokątny budynek z symetrycznie usytuowaną niszą w jednej ze ścian. W niszy znajdują się resztki popalenisku wypełnione popiołami. To najstarsza do tej pory odkryta w rejonie Zatoki Perskiej budowla, która ma związek z kultem. W trakcie tegorocznych prac znaleziono także pośród skorup ceramicznych fragment modelu łodzi. Jest to charakterystyczne znalezisko dla stanowisk archeologicznych z okresu Ubaid, który trwał od około 6200 do około 3800 lat przed naszą erą. Świadczy ono o znaczeniu kontaktów morskich w tym czasie. Wśród innych odkryć ciekawa jest największa kolekcja ceramiki z okresu Ubaid na Półwyspie Arabskim oraz fragment miedzianej szpili eksponowany obecnie w Muzeum Narodowym w Kuwejcie. Tłocznia wina, mozaiki, gliniane kałamarze czy kancelaria rzymskiego garnizonu to niektóre z odkryć dokonanych podczas tegorocznych badań w rzymskim forcie Apsaros znajdującym się w gruzińskim Gonio. W ramach prac polsko-gruzińskiej ekspedycji prowadzone są zarówno wykopaliska w obrębie murów twierdzy, jak i badania poza jej terenem. Podczas wykopalisk odkryto tam dobrze zachowane pozostałości tłoczni nowina. Tłocznia została porzucona w III wieku naszej ery, była więc użytkowana w czasach, gdy w Apsaros znajdował się rzymski garnizon. Urządzenie niemal na pewno stanowiło część gospodarstwa produkującego wino na lokalne potrzeby, w tym dla rzymskiego wojska. Tłocznia ma cechy konstrukcyjne typowo dla lokalnej tradycji winiarskiej, ale do uszczelnienia powierzchni roboczej oraz zbiornika na moszcz wykorzystano zaprawę hydrauliczną typową dla budownictwa rzymskiego. Tłocznia jest więc świadectwem wymiany idei na pograniczu pomiędzy Imperium Rzymskim i lokalnym Królestwem Iberii. Polsko-włoska misja archeologiczna prowadząca pracę w świątyni solarnej Nusere w Abu Ghurab odkryła pozostałości budynku z cegły mułowej. Wstępne analizy sugerują, że jest to prawdopodobnie jedna z czterech zaginionych świątyń Słońca, datowanych na piątą dynastię, które wspominają źródła historyczne. Są to lata 2400-2370 przed naszą erą. Wśród znalezisk odkrytych w pozostałościach świątyni znajdują się pieczęcie z inskrypcjami. Odnaleziono je na plombach słojów oraz kolumnach i portykach świątyni. Na stanowisku odnaleziono dziesiątki ceramicznych słojów wypełnionych błotem używanym w celach rytualnych. Znaleziska świątyni datowane są na dwa pokolenia przed rządami Nusery. Najprawdopodobniej faraon rozebrał poprzednią świątynię, by na jej miejscu postawić nowy monument. Juliusz Cezar w swoim dziele
Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!